Dzień dobry. Przyjechaliśmy z wycieczką dzisiaj do Nowej Huty, do pana Macieja Mieziana. Panie Maćku, pytanie do pana. Jako młody człowiek, praca magisterska o Stanisławie Szukalskim. I skąd takie zainteresowanie? Co przykuło pana uwagę tak, że aż poświęcił pan Szukalskiemu, no można powiedzieć, pierwszą książkę? Tak, całe życie, tak? Więc byłem przypadkowo dość na wystawie w Pałacu Sztuki. To była taka pierwsza duża prezentacja Szukalszczyków. No i tam oczywiście najbardziej zwróciło moją uwagę no to, co rzeźbił Szukalski oraz obrazy Mariana Konarskiego i Stefana Rzechowskiego. Nie? To były takie największe hity tej wystawy. To jest zresztą w ogóle ciekawa rzecz, bo w tym czasie były trzy wystawy. Była taka pierwsza duża kolekcja, która przyjechała z Akwizgranu, grafik Picassa, ich było ponad 400. Po drugie była taka duża wystawa Witkacego, to była chyba największa wystawa Witkacego i pierwsza, na której pokazano jego fotografie. I trzecia ta wystawa Szukalszczyków i one miały mniej więcej tą samą frekwencję. Po prostu na te trzy wystawy waliły autentyczne tłumy. No i rzeczywiście Szukalski się po prostu wyróżniał na tyle wszystkiego. No to jest coś, czego się nie da z niczym porównać. To można powiedzieć, że Szukalski do dziś nie jest doceniony. Ta wystawa była tam jakimś przypadkiem zupełnym, bo profesor Karol Estreicher, który był wtedy prezesem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, na przykład jak chciano otworzyć przemówienie Szukalskiego, to tak dyskretnie sięgał nóżką i wyrywał kabel z kontaktu parę razy. Także do tego otworzenia przemówienia doszło na schodach, tam się zgromadził tłumek. To była taka manifestacja, no prawie że polityczna, jedna z dość wczesnych. Także Szukalski nie był lubiany, szczególnie w Pałacu Sztuki, bo akurat nie ten człowiek, który wyrzucał Szukalszczyków, Jarocki, był potem prezesem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych po wojnie. Zresztą w ogóle Szukalszczycy byli represjonowani tam do samego końca życia. Na przykład jak rozmawiałem z Marianem Konarskim, to mi mówił, że przed wojną miał parę wystaw w Zachęcie, choć był właśnie nastolatkiem, studentem, jakoś nie było z tym problemu. A przez cały okres PRL-u do końca życia no nie udało mu się załatwić tam w żaden sposób, choćby w jednej salce, w takim miejscu. Także ja właściwie do dziś nie wiem, jak to jest, że zgodzili się na tego Szukalskiego. Znaczy on tutaj był raz w 1956 roku. Zrobił olbrzymie wrażenie, miał takie spotkanie w Floriance. Wystraszył Tadeusza Kantora, który był uważany za takiego najbardziej buntowniczego artystę w Polsce. Przyszedł na to spotkanie zafascynowany Szukalskim, ale to, co usłyszał o sobie, no to sprawiło, że wybiegł stamtąd, tam trzasnął stołkiem i wyleciał. I chyba właśnie ten 1956 rok to się związało, bo wtedy był taki konkurs na pomnik Powstania Warszawskiego. Szukalski tutaj przyjechał ze swoim projektem, no ale oczywiście ten projekt nie został zrealizowany. Zamiast niego zrobiono Nikę Mariana Koniecznego. Czyli możemy to łączyć z Odwilżą Październikową, tak? Tak, jak najbardziej. I ten pobyt w 1956 roku, czy on trwał długo? Znaczy nie, no trwał chyba parę miesięcy, bo Szukalski najpierw był w Warszawie, potem był gdzieś u rodziny, tam w Klimontowie mieszkała jego siostra, no i potem przyjechał do Krakowa spotkać się z tymi Szukalszczykami, co jeszcze wtedy żyli. Konarskiego odwiedził w Krzeszowicach, ma pan jakąś opowieść na ten temat? Konarski coś panu opowiedział? Znaczy no, tak ogólnie mówił, bez detali, że tak powiem. Czyli spotkali się wtedy wszyscy razem, tak? Tak, i tu w Krakowie, i tam właśnie u Konarskiego. Ich tam jeszcze wtedy było trochę więcej na świecie niż wtedy, kiedy ja się zainteresowałem Szukalskim, bo nawet nie wiedziałem, że u mnie klatkę wcześniej mieszkał jeden z Szukalszczyków, Fryderyk Śmieszek. To o tym się dopiero dowiedziałem na tej wystawie Szukalskiego, bo tam to były jeszcze takie piękne czasy, kiedy nikt sobie nie wyobrażał RODO
i w katalogu były po prostu adresy tych wszystkich artystów z detalami, że tak powiem, z numerem mieszkania. No i tam pisało Mazowiecka 125 przez coś tam. Także bardzo blisko, no zdążyłem jeszcze porozmawiać z Marianem Konarskim, z Frączkiem, z Rzechowskim już mi się nie udało. Proszę mi powiedzieć, jak spotkaliśmy się ostatnio w Krzeszowicach, to wymienił Pan trzech artystów, którzy no, są na miarę XXI wieku, którzy nadają ton. W czym z trzech nazwisk dwa to były nazwiska słowiańskie, tak? Czyli Szukalski, Andy Warhol. Andrzej Warchała, tak, pochodzący z taki Łemek pochodzący ze Słowacji, no i oczywiście Pablo Picasso. Jak weźmiemy pod uwagę to, co mówił Salvadore Dali, że Hiszpanie też są z Polakami, no to właśnie można powiedzieć, że to trójka Słowian. Katalończycy zwłaszcza, ale też Goci, prawda? Ostro Wizygoci, Bolesław Chrobry, gocki król, jak ma napisane choćby... Na grobku, tak. Na grobku, tak. Król Gotów i Wandalów. I teraz, co takiego jest, czego nie mają inni, że to akurat te dwa typowo słowiańskie i od nas tutaj, można powiedzieć, z naszej ziemi nazwiska tworzą tą sztukę nowoczesną tego XXI. Znaczy właśnie nie XXI, tylko no Picasso to jakby wpłynął na sztukę, jego okres jego panowania to jest od roku 1905 powiedzmy do lat 60. Następne kilkadziesiąt lat należało do Andy Warhola, a do Szukalskiego właśnie należał przełom wieków. Przy czym on już z tego jakby nie bardzo skorzystał, bo to nawet nie tyle właśnie jego działalność, co wpływ, który miał na awangardowych artystów tworzących komiksy i różne rzeczy w Hollywood. Nie, właśnie dzisiaj jak się ogląda świat gier komputerowych, komiksy, różne tam jakieś filmy, fantazy, no to widać bardzo wyraźnie, że oni się wszyscy nim inspirowali, bo przecież Giorgio DiCaprio, ojciec Leonardo DiCaprio, był właśnie takim awangardowym malarzem komiksów. Nie? To były takie komiksy psychedeliczne i wszyscy ci tacy, no to pokolenie takie hipisowskie było zachwycone Szukalskim i się nim inspirowało. Szczególnie Adam z zespołu The Tools, to taki jeden z ważniejszych rockowych zespołów, który pracuje także jako charakteryzator w Hollywood i on jest twórcą no, tych takich słynnych postaci jak tam Batman, Edward Nożycoręki i parę innych. Także no, Predator jest, to jest dzieło Adamsa. Grigera, kolejnego fana Szukalskiego, no to obcy ósmy pasażer Nostromo. Także Szukalski dostał się na Parnas, ale tak jakby tylnymi drzwiami. Rozumiem. Niektórzy łączą ten symbol Batmana wyświetlany na niebiosach, tak, tego nietoperza z top orłem, z top orłem Szukalskiego. Tak, Szukalski. Czy to możliwe? Czy to jest... jak najbardziej, tak, bo to... Właściwie od Łowcy Androidów widać scenografię. To była taka przełomowa scenografia. No widać takie pierwsze wpływy Szukalszczyzny, a dzisiaj mamy już samą Szukalszczyznę. Czyli tak silna to postać, tak inspirująca, że Hollywood w tym swoim świecie filmowej prawdy ekranu, która trochę się różni od rzeczywistości, podąża cały czas tropem Szukalskiego. Znaczy, tak znaczy no nie w filmach oczywiście takich realistycznych, ale we wszelkiego rodzaju filmach fantasy, no powiedzmy ta taka wrażliwość plastyczna, to jest coś, co Szukalski już pokazywał w takich rzeźbach jak Polidwarus. Nie? No dziś takiego Polidwarusa można spokojnie włożyć do gry komputerowej. Nikt się nie zorientuje, że to jest postać sprzed ilu, już prawie sprzed stulecia. Natomiast Szukalski widział te realizacje na placach miejskich, choćby w Wilnie czy w Krakowie. Znaczy tak, no pamiętajmy, że on właściwie zdążył zrealizować tylko takiego orła i wielką postać górnika w Katowicach, tak? Więc Niemcy to z tego orła skuli, bo to był orzeł w koronie. A to muzeum, gdzie były jego rzeźby na fasadzie, czy jedna zrealizowana,
została przez Niemców rozebrana do fundamentów, bo to było to słynne Muzeum Śląskie, także miał, powiedzmy, wyjątkowego pecha. Znaczy, byli w awangardzie bardziej niż im współcześni, ponieważ oni to od razu łączyli z Indiami, z Dalekim Wschodem. A teraz w wyniku badań genetycznych okazało się, że my właściwie mamy takie same geny jak Hindusi z Uttar Pradesh i to z tych najwyższych kast, nie z Braminów, z Kasztriów. I także naszymi krewnymi są jacyś goście z Kazachstanu, z jakichś takich dziwnych miejscowości. Także właściwie oni już wcześniej, wykorzystując, mieszając sztukę słowiańską ze sztuką hinduską, no powiedzmy, szli w dobrym kierunku. I to mogło też spowodować, bo u Szukalskiego był taki przypadek, że on tutaj był w czasach Młodej Polski, nasiąkł tą Młodą Polską, kiedy bardzo mocne były te wpływy hinduskie, nirwana i inne tego typu rzeczy. Potem wyjechał do Stanów i tak jakby się zamroził w tym światopoglądzie Młodej Polski. I on jak wrócił już wtedy w latach 20., 30., to jakby zupełnie tak był nietknięty przez to, co się działo dawniej. Tylko był takim po prostu ostatnim młodopolaninem w takim najbardziej czystym wydaniu. Myśli pan, że dożyjemy albo zasługujemy na to, a zwłaszcza Stanisław Szukalski, chociaż uważam, że my wszyscy, żeby choćby chrobrego jego projektu zrealizować gdzieś w naszym kraju? No to myślę, że prędzej czy później to ktoś zrealizuje. Na razie Uklański to zrobił chyba ze styropianu, ten pomnik kraka na główny plac, przepraszam, na dziedziniec arkadowy na Wawelu. Ale na przykład koń z Politwarusa został zrealizowany przez Pityńskiego jako część pomnika Hallera, znaczy Błękitnej Armii w Warszawie. Tam jest właśnie ten taki koń z tułowiem, gdzie zamiast żył są rzeki. I także tak samo pomnik Katyński. To jest właśnie część pomnika Katyńskiego Szukalskiego. To taka właśnie postać tego polskiego żołnierza, tylko tam w oryginale jest duszony jakimiś straszliwymi mackami, z tym takim charakterystycznym wygięciem. Czy właśnie tam widać bardzo, bardzo wyraźnie inspirację dziełami Szukalskiego. Marianną z pomnika Kogut Galu w niej jest pomnika właśnie tego Katyńskiego. Ten kogut Galów stoi w przedpokoju u DiCaprio, prawda? Beverly Hills. Tak, no piękna rzecz i to rzeczywiście warto by zrealizować. Ale... Ale jak mówię, może zacząć od tego, że zrobić z tego grę komputerową World of Szukalski. To myślę, że to byłby przebój większy od Wiedźmina. Rozumiem. Miał pan jakiś udział w filmie, który powstawał w 2015 roku tutaj w Krakowie o Stanisławie Szukalskim? Tak, ale nie wiem, co oni wybrali, ponieważ no to jest, jeszcze nie widziałem, a tak z doświadczenia wiem, że nagrywa się godziny materiału, a potem minuta wchodzi albo gość wypada. Rozumiem. Może pan już, bo już wiemy, będzie premiera. W każdym razie... Może pan coś zdradzić? Podpisywałem zgodę na wykorzystanie wizerunku, także... A podpisał pan jakąś klauzulę poufności, czy może nam pan coś zdradzić? Znaczy ja nie wiem, o czym jest film. No wiem tylko ten kawałek, który ja miałem, kręciliśmy gdzieś tam na SP, siedzieliśmy w pokoju, a nawet już nie pamiętam, o czym mówiłem. Ale
Szukalski to nie tylko to, co widać i to, co, czego można dotknąć, bo to też filozofia. No tak. Nacimowa choćby. Co pan o tym myśli? Znaczy, tutaj muszę się zgodzić z takimi właśnie to, co Paradowski mówił, ten od mitologii greckiej, czy tam Kotarbiński, czy inny, że problem z Szukalskim polega na tym, że to był człowiek, który posiadał no, wiedzę po prostu zupełnie nieprawdopodobną. Inna rzecz, jak to łączył, bo to takie typowo paranoiczne, ale właśnie w alchemii słowa Parandowskiego jest, że no, wiedza Szukalskiego po prostu z różnych zakresów, z archeologii, z historii sztuki, no, była wręcz przerażająca. Pamiętajmy, że to jest człowiek, który miał pamięć taką, że zapamiętywał tysiące stron i po 50 latach pamiętał nie tylko stronę, na której to widział, ale jeszcze miejsce, gdzie to na stronie pisało. A ponieważ on miał taką chorobę, która nazywa się paranoją, to jest taka choroba, w której nie ma żadnej degradacji takiej psychicznej, fizycznej, tylko człowiek sobie w logiczny, niezwykle logiczny sposób porządkuje jakiś świat. I on się akurat dobrał do tej macimowy, skonstruował sobie, wymyślił nowe polskie słowa, no to właśnie powiększył nam słownik dwukrotnie. Nie? I tam właśnie, jak się wejdzie w ten jego świat, no to są tam rzeczy zarówno genialne, jak i takie powiedzmy stosunkowo proste. Ale jako konstrukcja jest to po prostu niezwykle ciekawe. Rozumiem. A ta koncepcja Yeti synów? Tak, wytłumaczył, skąd się wzięli współcześni politycy, tak? I w ogóle politycy wszystkich czasów, bo on to właśnie uważał, że te małpiszony, które ocalały tam z Atlantydy, to właśnie od nich się wywodzą praktycznie wszyscy politycy, chyba za wyjątkiem Piłsudskiego, bo tylko jego jedynego uważał za prawdziwego człowieka. Ale to też jest, no, jak on tych właśnie opisał. Ja pamiętam, jak tam pod koniec życia przestał już pisać, tylko odkrył wideo i nagrał chyba tam z miesiąc mówienia, czyli 30 razy po 24 godziny. I ostatni jego wykład to był o tym, że Niemcy nie są Niemcami, tylko zgermanizowanymi Polakami. Czyli to, tak, co dzisiaj Prusami, czyli polskimi Rusami, tak. Rozumiem. Także kłopot z przebadaniem tej jego spuścizny to jest to, że trzeba się przeryć przez tysiące stron. Rozumiem. A widział pan te dokumenty, gdzie 30 mówionych dni? Znaczy, no, on właśnie opowiadał to, no, w jakimś liście to pisał do Konarskiego. Że on, pamiętajmy, że on cały czas wysyłał listy do Mariana Konarskiego, stronnica trochę wyżej niż A4, pisane na maszynie bez żadnej przerwy, także nie ma tam akapitów, tylko to jest właśnie tak leci w kółko, i takich listów wysyłał do samego Konarskiego 52 strony miesięcznie, bo tak z ciekawości to liczyłem, to tak było zawsze między 50 a 52. To jest po prostu potężna książka. To jest taki skomplikowany system jak fizyka jądrowa. Z tym wszystkim, jakby się chciało badać te wszystkie połączenia i te jego pomysły. No, w każdym razie idealnie to się nadaje na grę komputerową albo na książkę typu Dana Browna. Że jak pan myśli, będzie teraz na fali tego filmu, który wyprodukował DiCaprio, będzie powrót do Szukalskiego ogólnoświatowy, globalny, można powiedzieć? Znaczy, myślę, że odkrycie Szukalskiego jest to kwestia czasu i to raczej teraz krótszego niż dłuższego. Głównie dlatego, że wymarło całe to pokolenie. To tak właśnie Miłosz pisał o Witkacym, że tam przez 100 najbliższych lat gdzieś chyba nikt w Polsce jego dzieł nie wyda, aż ta formacja, co go znała, stanie się tak niezrozumiała, że się najlepszy spec nie wyzna, jaka to była w nim trucizna. I właściwie to mi nawet Konarski mówił, że oni właściwie zwyciężą po latach, i to właśnie dzięki temu, że ich dawni wrogowie powymierają i my, następne pokolenie, o to mówię o mnie i o Leonardzie DiCaprio, właśnie poniedziemy ten sztandar Szukalszczyzny i sprawimy, że ona stanie się znana na świecie. No, moje możliwości są ograniczone, DiCaprio ma trochę większe. Dziękujemy. Dziękuję. Byliśmy z wycieczką u pana Macieja Miedziana w Nowej Hucie.
Zamiast fontanny ryba, to też symboliczna woda. Też tak, kończy się era ryb, zaczyna się era wodnika, a Szukalski się idealnie do ery wodnika nadaje.